Witam wszystkich, cześć i czołem. Wiecie, czemu tutaj stoję? Dziś rodzice święto mają i na życzenie od nas czekają. A kto to taki? To jakby dzieciaki. Są dziewczyny i chłopaki. Popat, popat, znakomicie. Ale co tutaj robicie? My się właśnie naradzamy, jak święto rodziców uczcić mamy, bo bardzo ich kochamy. Czy to zimą, czy to latem, dzień poprzedni i o święta, wciąż tu przemczę każde dziecko o rodzicach swych pamięta. Ja rzecz jasna pamiętałem i tyle, że pozmywałem, zbiłem szklankę, znam się na tym, tak zacząłem ten dzień taty. Ja o narodzin zadbałem, śmieci w kuchni wysypałem. Tak ogromnie się świeciłem, że on truł się przewyciąłem. Lepiej znowu pozbierałem, do wiaderka i pograłem. Do śmietnika roześmiałem, więc szczęśliwa będzie nam. Ja troszeczkę długo spałem, ale to dwoje widziałem. Zbiegłem po schodach co żywo, do sklepiku po pieczywo. Nie dostrzegłem taty w drodze, wracam z pełną siatką w chodę. A w mieszkaniu na stoliku, 100 z grachami od rogaliku. Bo jak co dzień mój tatulek zadbał, by nie brakło głowy. Cóż, przygody nieraz mamy, lecz o rodzicach pamiętamy. Dziś w dniu święta rodzinnego chcemy dziękować z serca całego za miłość, troskę i oddanie, bajek na dobranoc i czytanie, plasterek na stłuczonym kolanie, no i za świeże bułeczki na śniadanie, za zabawki i ciuchy nowe, no i za kieszonkowe, za to, że zawsze, gdy ich potrzebujemy, są i za to bardzo dziękujemy.